Star Trek The Motion Picture pomimo całkiem niezłego wyniku w box office nie został najlepiej przyjęty przez wielbicieli serii. W związku z tym studio postanowiło odsunąć twórców tego filmu od tworzenia jego kontynuacji, a zatrudnić nową ekipę. Na kolejną produkcję zdecydowano się przeznaczyć ponad czterokrotnie mniejszy budżet od tego, który miała część pierwsza. Poza tym postanowiono skończyć z inspiracjami Odyseją Kosmiczną, z którymi nie krył się poprzednik. I tak w roku 1982 do kin trafił Star Trek II Gniew Khana. Tym razem załoga statku Enterprise musi stanąć w szranki z chyba najbardziej znanym Star Trekowym Schwarz charakterem, czyli Khanem, który w akcie zemsty na Kirku za porzucenie wraz z załogą na planecie Seti Alpha 5 kradnie jeden z okrętów floty i wyrusza, by go zabić. Wygląda na to, że nowa ekipa twórców nauczyła się czegoś na błędach poprzedniej i napisała historię angażującą i jasną nie tylko dla nowego widza, ale także dla tego mniej doświadczonego. Oczywiście nie obyło się bez niejasności, ale opowieść została bardzo sensownie rozpisana, z pewnością nie pogubimy się w nowych bohaterach i lokacjach, bo wszystko to zostaje nam odpowiednio przedstawione. Ale wiecie co? Mam pewien problem z tą fabułą. Ciężko mi to przechodzi przez usta, ale muszę to powiedzieć. Fabuła drugiego Star Treka podoba mi się mniej niż ta z pierwszego. Okej, jest lepiej rozpisana, brak tu większych sprzeczności i niedopowiedzeń, ale brakuje w niej jakiejś szczypty tajemnicy. W poprzedniej odsłonie przeciwnikiem naszej załogi był Viger. Nieuchwytny byt, tajemnicza mgławica, istota, o której zupełnie nic nie wiemy i w sumie niewiele się dowiadujemy, ale ma na tyle interesujący design i metody działania, że trudno przejść obok niej obojętnie. W Gniewie Khana antagonistą jest zaś właśnie tytułowy Khan, co samo w sobie nie jest wadą, bo to dobrze napisana i zagrana postać, o czym jeszcze będę mówił, ale szczerze mówiąc, nie potrafi nawet jakoś w miarę racjonalnie uzasadnić, dlaczego wolę Vigera. To chyba po prostu sprawa gustu. Mnie o wiele bardziej ciekawią takie niematerialne, nieme, wyjęte jak ze snów byty, aniżeli człowiekopodobni kosmici. Ale nie zrozumcie mnie źle. Khan to bardzo dobrze zagrany i napisany antagonista. Zagrał go Ricardo Montalban. Tak, to ten sam pan, który wcielił się w Armando, w Ucieczce i Podboju Planety Małp, które już omawiałem na łamach kanału i pewnie każdy z moich wiernych widzów kojarzy, że wtedy chwaliłem jego rolę. Dzisiaj zrobię to ponownie. Montalban ma to do siebie, że w jakiej roli go nie widzę, zawsze bije od niego pewne ciepło. I tak samo jest przy okazji Khana. Postać na pozór wyglądająca jak życzliwy, przynajmniej dla mnie, Indianin, okazuje się być tym złym. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą postacią. Jak dla mnie była ona bowiem najmocniejszym punktem całej obsady. Z jednej strony to ewidentnie szaleniec, który ślepo dąży do zemsty na Kirku, nie zważając ani przez chwilę na wszelkie środki, w tym własne życie, których musi użyć, by osiągnąć cel. Z drugiej strony jego motywacje są zrozumiałe. Jest to postać, która jako czarny charakter nie tylko odrzuca, ale wzbudza momentami pewnego rodzaju współczucie i zrozumienie. To bohater przebiegły, inteligentny i pełen sprzeczności. Oczywiście nie samym Khanem obsada Star Treka stoi. Nie można zapomnieć chociażby o Kirku, którego grał... Ej, serio, czy muszę to mówić? Dobra, powiem, ale tylko dla formalności. Kirka zagrał William Shatner, a Spocka Leonard Nimoy. O ich rolach mówiłem już nieco w poprzednim odcinku Maratonu, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co o nich sądzę, a nie widzieliście jeszcze recenzji pierwszej części, to się do niej cofnijcie, bo moja opinia na temat tego duetu nie zmieniła się od ostatniego seansu. W skrócie to wciąż znakomita para. Rola. Role. Przepraszam, ale... Oni tak bardzo do siebie pasują. No więc wygląda na to, że wracamy do tematu, który zaczęliśmy już w poprzednim odcinku. Tematu shipów. A jak już o shipach, to trudno nie poruszyć tematu Spirka. Zaraz, czy ja... Właśnie powiedziałem Spirka? Boże, nie wiedziałem, że to już zaszło tak daleko. W sensie... Serio, kim ja się stałem?
co ten Star Trek ze mną uczynił. W każdym razie gniew Khana nie pozostawia już chyba żadnych wątpliwości co do tego, że Kirk i Spock są razem. Zresztą spójrzcie sami na tę scenę, kiedy obaj przykładają swoje dłonie do szyby. Ach, tyle miłości. No i bardzo się cieszę, że wreszcie twórcy przypomnieli sobie, że postacie drugoplanowe istnieją, bo... w końcu dali im coś do roboty. W końcu mają jakiś tam charakter, w końcu da się je lubić i w końcu nie służą jako zwykłe pachołki, tak jak to miało miejsce w The Motion Picture. Ale nie bez powodu powiedziałem jakiś tam charakter. Pomimo tego, że bohaterowie drugoplanowi wreszcie nie są jednowymiarowi, wow, ale zrymowałem, to jednak trochę im brakuje. Może nawet więcej niż trochę, ale i tak widać poprawę w stosunku do poprzedniej części, a to zawsze coś. Wreszcie dotarliśmy do momentu, w którym muszę powiedzieć o największym problemie tego filmu, a właściwie problemach. Niekoniecznie wadach, ale raczej problemach. Muzyce, scenografii i ogólnym designie produkcji, bo to nie tak, że są złe, wręcz przeciwnie. Każdy z tych aspektów został pieczołowicie wykonany i widać, że twórcy naprawdę się do nich przyłożyli. Szkoda tylko, że brak im pewnego polotu, który posiadały w poprzedniej odsłonie. Kompletnie na przykład nie rozumiem decyzji związanej z odsunięciem Jerry'ego Goldsmitha od tworzenia ścieżki dźwiękowej, a zatrudnieniem na jego miejsce Jamesa Hornera, także bardzo dobrego muzyka nagrodzonego Oscarem za soundtrack do Titanica, ale wciąż nie dorównującego Goldsmithowi. Z ekipy odpowiedzialnej za scenografię The Motion Picture został tylko jeden człowiek, czego efekty widać na ekranie. Projekty, które tu widzimy, są dobre, ale zdecydowanie brak im fantazji, z którą kojarzyłem te z poprzednika. Wiem, że te problemy mogą się wydać zbyt błahym, nazwać je największymi, ale dla mnie elementy, o których właśnie mówiłem, były głównym budulcem klimatu The Motion Picture, dlatego żałuję, że tutaj wypadają niestety dosyć przeciętnie. Star Trek Gniew Khana to naprawdę dobra, rzemieślnicza robota, której pomimo solidnego wykonania brakuje jednak klimatu, jaki miała poprzednia część. Film miał zarobić i zarobił, ogląda się go bardzo przyjemnie, trudno mi jest jednak określić, czy przebija poprzednika. Tak jak to głosi większość opinii. Według mnie niekoniecznie. Oba filmy mają oczywiście swoje wady i zalety, ale w ogólnym rozrachunku podobały mi się tak samo. To po prostu inne produkcje z innym klimatem, stylistyką i inaczej poprowadzoną historią. Czy lepiej? O tym musicie już zdecydować sami.